No witam serdecznie, słuchajcie. Właśnie się frezuje panel, który będzie tutaj zamieszczony. Będziemy właśnie dzisiaj poświęcimy odcinek frezowaniu panela pod start, stop, regulacja prędkości i grzybek. Tutaj będzie na przedniej części napędu, bo to będzie napęd. W ten sposób będzie napęd złożony. Zamknięty silnik w obudowie. Nawiew od spodu, także tutaj nie będzie z tym problemu. Mamy tutaj, będzie wentylacja, wylot z tej strony, tędy ciągnie, tutaj będzie wlot powietrza. Musi być cyrkulacja przy silniku, a musi być silnik zamknięty szczelnie, ponieważ to jest to maszyna do piekarni. I specjalnie mieszalnik, ten, znaczy mieszalnik, ten napęd, który będzie nam tutaj obracał, jest zamknięty w tej obudowie z epoksyd, jak to się nazywa dokładnie, obudowa niemetalowa, po prostu żeby się nie nagrzewała, żeby chroniła przed nadmierną temperaturą pieca, który tutaj będzie w tym miejscu zainstalowany. Ten piec, jak tutaj będzie wychodzić wrzeciono, to piec będzie w tym dosyć blisko skrzyni zamontowany. Do, tutaj jeszcze dojdzie taki ekran ze stali nierdzewnej na całość, odseparowany na dystansach 3-4 cm od przedniej ścianki. Dobra, ale to nie mało ważne, słuchajcie, przechodzimy do frezowania panela i lecimy, nie? Panel oczywiście będzie czarny, od tyłu będzie czarny, to będzie czarna pleksa z nadrukami po prostu start, stop, obroty, tak jak widać, tylko że tutaj od tyłu widzicie w ten sposób teraz, dobra. A więc co, ja nie przedłużam i za chwileczkę lecimy, nie? Wykonuję w tej chwili obrys całego panela do wycięcia. W takiej wielkości będzie panel przedni, tylko że po prostu to jest tył panela przedniego, nie? O, z przodu będziemy za chwileczkę widzieć, jak wyszły napisy. Robi obrys dosyć głęboki, na milimetr pleksy, także wystarczy potem tylko wziąć szczytce
i to obłamać, także no, żeby nie był rylec, a zamontowany frez, to by to wyciął od razu, nie? A więc tak, panel został zdjęty, wyfrezowany w ten sposób, jak widać, będzie od tej strony. Zostało jeszcze tylko wyciąć nasz panel i wyciąć otwory, tu już na wiertarce zrobimy otwory na przełączniki. Włączniki, przełączniki, start, stop. To teraz tak, to miał być podświetlany start. Aha, to jest stop czerwony. Podświetlany start. O. Start zielony, stop czerwony, do tego grzybek. Jest. Do tego stop awaryjny. To wszystko, jak widać, będzie montowane na przedniej ściance. Będzie w ten sposób wycięte, będzie zamontowane na przedniej ściance. No i cóż. Specjalnie z pleksy, bo... Specjalnie z pleksy, bo plastik i wodoodporny. I wiadomo, że to jest, będzie wyfrezowane, że tego już po prostu będzie ciężko, że tak powiem, zmazać. A poza tym jest z tej strony frezowane, a będzie z tej strony nadruk. Dobra, jedziemy. Wycinam, montujemy przedni panel. A więc tak, już tutaj zacząłem sobie, wyciąłem już ten panelek i teraz musimy sobie to postawić, żeby to tutaj mi weszło, żeby było równe. Czyli zaznaczmy sobie pierwszy otwór do mocowania. I żeby wyszło to równo, to od razu musimy przyłapać oczywiście śrubki z nierdzewki. To, co wystaje na zewnątrz, musi być nierdzewne. Czyli mam tu takie fajne nakrętki nierdzewne. O, musimy sobie to... O! I teraz tak, odznaczmy sobie to samo wysokość. Tak jak trafiłem. Musimy sobie tutaj zaznaczyć. To samo zrobić z drugim wąsiutką. O! Nakrętka z nierdzewki. OK, i teraz możemy sobie naznaczyć wszystkie inne otwory. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No i tutaj już wyciąłem niestety. Wyciąłem otwór pod stop. Musimy mniej więcej wycentrować, bo będzie kłopot potem. Jest idealnie. No i dobra, odkręcamy to. Wygląda jak tablica, jak nagrobkowa. Żartowałem. Dobra, bez jaj. Mamy poznaczone. Tak,
tam gdzie czwórki, do czwórki. Do czwórki. Okej, okay, teraz zróbmy tak. Strasznie kuje, bo to jest wełna mineralna, że tak powiem. Zróbmy to w ten sposób. Będziemy teraz rozwiercać pleksę, potem rozwiercimy sobie front panela. Takim rozwiertakiem. Dobra, ja się biorę do roboty, a wy sobie przyspieszymy.
Okej, słuchajcie. Panelek wykonany. Grzyb działa. Start, stop i regulacja obrotów. 10-obrotowy potencjometr. Słuchajcie, sam ten potencjometr to jest koszt 120 zł. Sam ten potencjometr. Następnym, najdroższym, że tak powiem, jest falownik, którego w następnym odcinku będziemy po prostu omawiać jego funkcję. Jest to ZEM, firmy ZEM, Eura Drivers. No to jakby to nie było. To jest akurat mały falowniczek, ale sterowanie nawet do 30 kW jest identyczne. Także jest poglądowe, będziemy rozczajać, co on ma, co potrafi. Na pewno, słuchajcie, że tak powiem, mało się różni od konkretnych falowników, na przykład Lenze, albo jeszcze jakichś tam innych, albo czy niemieckich, czy włoskich. Słuchajcie, też ma sterowanie kanem, możemy sobie podłączyć bezpośrednio cyfrówkę. Możemy sobie podłączyć ze styki wejścia, wyjścia, także ma wyjścia też. I też go będziemy programować w ten sposób. Możemy go podłączyć pod 3 fazy wejście lub 1 fazę wejście. To już jest plus, bo większość falowników, no przykładowo ja już tak mówię o włoskich falownikach, bo to gdzieś mniej więcej z tej samej klasy falownik. Jeśli jest trzyfazowy na wejściu, to już jednej fazy nie można uzyskać, z jednej fazy 3 faz na silniku. A jeśli jest jednofazowy, no to wtedy 3 fazy wejścia nie obsługuje, a ten akurat obsługuje 3 fazy i 1 fazę. Ale za to tak, ma dodatkowe wyjścia styków, którym będziemy sobie, na przykład jak maszyna będzie rozkręcona na maksa potencjometr, no to teraz czas startu, żeby był powolny. I rozruch, żeby był powolny, żeby od razu nie szarpnęło nam silnikiem, no to rozruch powolny powinniśmy z niego bez żadnego problemu uzyskać. Ale jeśli jest maszyna rozkręcona powyżej 50%, czyli prędkość wrzeciona tego obrotowego, tego silnika, jeśli będzie rozkręcona powyżej 50%, z automatu zacznie migać nam start, żeby zmniejszyć obroty, po prostu nie wystartujemy. Czyli wykorzystamy sobie dodatkowe zewnętrzne wyjście falownika. Ale dobra, będziemy opisywać funkcje, wszystkie funkcje, to jest do tego falownika jest książka i książka nie chuda, pewnie z 60 stron w sumie. Najpierw przystosujemy go do pracy z jednej fazy na 3 fazy, czyli inwerter, falownik. To jest akurat 0,4 kW, silnik siedzi 0,24, w zupełności nam styknie. Malutki, zgrabny, przede wszystkim polski produkt. Sprowadzony, nie wiem skąd, ale polski. Dobra. Tak wyszedł panel, jak widać, pięknie, nic tu nie zetrzesz, nic tu się nie zetrze, grawerowany od tamtej strony. Pozdrawiam i do następnego odcinka. A, łapki w górę i przede wszystkim ten pasek, co idzie tutaj, o tutaj, tu. Gdzie on idzie? O tu. Na dole. To tam możecie wspierać ten kanał, także zapraszam na PayPal. Dzięki i do następnego odcinka, no. Łapki w górę.